Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz, a to, moi drodzy, jest kolejny materiał z Sekiro Shadows Die Twice. Moi drodzy, 4:20, sobota, teraz już niedziela. I plus jeszcze jedno ogłoszenie z mojej strony. Dzisiaj jest rekordowy stream. Streamuję już 9 godzinę i jest to najdłuższy pod względem czasu gry stream. Także, moi drodzy, naprawdę jestem mega, mega dumny i zadowolony i no, nie mogło być lepiej. Nie, naprawdę nie mogło być lepiej. Ja sobie tutaj podniosę to. Ruch gaśniczy. I co, spróbuję tak ominąć tego gostka, tak żeby się on tylko skupił na mnie. Czekajcie. To pięknie. Mam jedno wskrzeszenie, dwie tykwy, trochę mało, 5 symboli ducha, ale mamy szansę podejść do tej włóczni, także zróbmy to. Ja spróbuję go pokonać na tych dwóch tykwach, które mam. Dobra, trochę już mu poszło. Dwie tykwy. Patrzcie, kurczę, tak pięknie rozbiłem mu posturę, ale fajny, fajny pomysł to był, powiem wam, żeby zaczynać od tego innego posążka i jakoś tak go poskładać w na spółkę z tym kolesiem. O kurde, kolejna pomoc losu. To się często nie zdarza. Myślę, że kolejne podejście będzie już zwycięskie. No ja sobie tutaj oczywiście nie pozwolę pójść tam na straconym życiu. No to bez sensu by było. Pytanie, czy ja bym był w stanie już ulepszyć sobie może kolejną pozycję mojej protezy. Mam co prawda... Nie no, troszeczkę tam mam już tych... Ej, co jest? Gdzie się podział rzeźbiarz? Zobaczcie, nie ma go. A, zdobyliśmy dopiero trzeci poziom tego. W sensie 3 z 4, trochę mało. Kurde, nie ma rzeźbiarza. Gdzie on mógł się podziać? O, tutaj jest jakiś przedmiot. Widmowy kunaj. O, widzicie. No i pani motyl, no on tutaj doszedł do skrzyni. Hmm.
Zamek. No i tutaj co? Stary grób. Zbiornik. Przy tajnym przejściu. Okej, spróbujmy się jeszcze raz tą włócznią. Wydaje mi się, że jest to możliwe, żeby go pokonać. I teraz bardzo, bardzo mało mi brakowało. Świetnie, świetne podejście. Bardzo, bardzo dobre podejście. Bardzo jestem zadowolony. Jak mielibyście problem z tym bossem, to najlepiej jest go właśnie wykonać w ten sposób. Przejść sobie na cukierku Gacina, zdobyć sobie dwóch pomocników. No i pięknie można go tutaj rozpykać. Także to na pewno trafi na YouTube, a my kontynuujemy. Kontynuujemy tędy. Ojejku, tam to ja chyba... A nie, doskoczyłem. Proszę bardzo. Dobra, tu sobie zasiądę, odpoczynek. Zobaczmy, co jest tutaj. Nic. No i lecimy, moi drodzy. Użyto klucza do tajnego przejścia. No i coś czuję, że tu będzie ostateczna walka z Genichiro. Kuro-sama. Hisashi na Miko no Shinobi. Mio, Fushigiri no Mohito. On też ma ostrze śmiertelności. Ciekawe skąd. Kiichiro-tama. Sono you na mono de wa keshite Ashina no meiun wa kawarimasenu. Okami o. 竜医など誰の手にもあるべきではないのだ。苦労をかけるな。行為。Ostateczna walka. Ciekawe, czy będzie znowu używał piorunów. Próbuję tutaj jakąś taką taktykę. Ma kilka nowych ruchów. Chciałem myśleć.
Próbuję na razie takimi obiegankami tutaj je. Aj, nie sięgnął. Cóż to był za atak dziwaczny? Ej, co on tak celuje? Kurde, jeszcze mnie ciachnął? Co to było? Że pół życia mu zabrałem, ale ma tylko jeden pasek życia, więc to chyba nie powinno być jakieś super trudne. Na szczęście posążek jest tuż za rogiem, że ile można tak powiedzieć. Pomoc losu jeszcze dostaliśmy na dodatek. Co by było, jakby kontrolować więcej? Wow. Ładnie go tutaj zlałem. Cholera. Dobra, pół życia za nami.
No i proszę bardzo. Pierwszy pasek za nami, zaraz pewnie się przemieni jeszcze w jakiegoś demonicznego demona, demonicznego piorunującego. Dlaczego ostrze nieco tej nieśmiertelności, śmiertelności na niego nie działa? Powinno go zabić. これで足なのよは開ける。 I to będzie pewnie faza z tym robalem. Co jest, kurde? Awarena Magono, Saimu no Megaisha. Jakiś dziad z niego wychodzi. Wasi wa kono Asina o No nie żarty. I on pewnie będzie miał 500 pasków w życie. Yueni Sekiro. Widzieliście? Dwa w jednym to było. Isshin? No nie może być. Patrzcie, jak on idzie w ogóle, jak bolo taki, kurde. O Jezu, jaki szybki. Wow, to było dźgnięcie. Cztery tykwy jeszcze mam. Spróbuję takimi kąśliwymi ruchami. Się nie mogę tego kontrolnikli załatwić. Nie wiem dlaczego. No dziadziu Isshin tutaj, kurde, mnie ciśnie. Mało brakowało. Dawaj, ładuj ten swój cios. Ładnie, oto super wyszło. Nie ma już pół życia. No nie żartuj, co to było? Gdzie on jest? Tam, aż tak daleko. Patrzcie, tu można spaść z tej skarpy. Jakbyście się zastanawiali.
Dobra, moje ostatnie leczenie to ta granulka. Poczekam, aż mnie uleczy. Trzy paski życia on ma, widzicie to? Powiem wam, że teraz o tej porze to ja nie mam z nim szans totalnie. Ta walka, podejrzewam, że to jest jakaś ostateczna walka w grze, ale ja sobie ją zostawię na jutro. Ja tutaj zwyczajnie tego nie pocisnę, nie ma takiej opcji. Oczywiście wyleczę sobie tutaj z wszystkich ze Smoczego Moru. Zobaczymy też, jak działa przekształcenie tych umiejętności za punkty. A widzicie, czyli trzeba mieć ich faktycznie 5, tak jak nam mówił Halgir. Wzmocnimy sobie cechy fizyczne tymi 4 koralikami, tak jak rozmawialiśmy. Jest to nasz 8 koralik. No i myślę, że z takim arsenałem jesteśmy tutaj gotowi na tą walkę. Ale jak widzicie, Genjiro przy tym gościu, przy tym Isshinie, to jest po prostu jakiś... pierd mamuci, najzwyczajniej. Jego się pokonuje po prostu bez problemu. Natomiast później tego Isshina będziemy próbować. Okej, okay, ja sobie go zostawiam na jutro. Dzisiaj wam dziękuję bardzo. To trafia oczywiście na YouTube, także komentujcie, oceniajcie i zapraszam was serdecznie na streamy. No i do zobaczenia.